Mordor Radio. Najbardziej brutalne radio w twoim internecie. Mordor Radio. The most brutal radio in your internet. Ladies and gentlemen, from the depths of the Eastern Hell, Misha says to you, Panie i Panowie, z otchłani wschodniego piekła, mówi do Was Misha, audycji na granicy. Mordor Radio. Hello, hello, z kotłowni pod wezwaniem dymanego Polaka. Wita Was Misza, czyli pierwszy piecowy Mordor Radio. Witam serdecznie wszystkie orki, nie wszystkich orków, partyzantki, partyzantów dochodzących. Witam zaprzyjaźnione grupy. Witam zaprzyjaźnione firmy. Zaprzyjaźnione zespoły. Oczywiście nasze zaprzyjaźnione kluby muzyczne. Dzisiejszą audycję otworzył utwór R1A1 z zespołu Spatial. Z zespołem Spatial bodajże we wrześniu był wywiad, jest do słuchania oczywiście na YouTubie, na moim profilu Misza Mordor Radio. Zachęcam, jeżeli ktoś nie słyszał. A zanim przejdziemy do naszych gości, jeszcze zespół Spatial dzisiaj wystąpi przy okazji ogłoszeń parafialnych. A zanim przejdziemy do naszych gości dzisiejszych, to może parę słów o nich. Zespół Ironhead. Ich muzyka to szybkie, cięte riffy, potężne uderzenie sekcji rytmicznej oraz gitarowe harmonie. A wszystko to w całość spaja wyjątkowe połączenie damskiego wokalu ze screamem męskim. Zespół aktualnie promuje swoje pierwsze długokryjące wydawnictwo pod tytułem Dzień za dniem, które ujrzało światło dzienne 1 września tego roku. Album zawiera 10 utworów, lirycznie może banalnych, ale szczerych i utrzymanych w metalowej stylistyce. Duet wokalistów wyśpiewuje na nim bardzo życiowe teksty. Dość bezpośrednio wyrażają swoje emocje, towarzyszące muzykom na co dzień. Tyle tytułem wstępu, zaraz. Dwóch miłych panów i jedna miła pani z zespołu powiedzą wam więcej. A tymczasem posłuchajmy z płyty Dzień za dniem debiutanckiej zespół Ironhead w utworze Ponad wszystko.
No i tak oto wybrzmiał pierwszy utwór zespołu Iron Head z płyty debiutanckiej Dzień za dniem. Utwór Ponad wszystko. A ja serdecznie witam zespół, czyli Weronikę, wokal, Tomka, czyli gitara i wokal, oraz Kubę, perkusistę. Witam serdecznie. Kuba, jakbyś mógł bliżej mikrofon trzymać, żeby było troszeczkę głośniej. Jasne. O, teraz jest luks. Dobrze. Zanim przejdziemy do właściwego wywiadu, to takie moje małe pytanie. Wy jesteście z Rzeszowa chyba, tak? Okolice, generalnie. Większość zespołu jest z Poruszowej, to jest 30 km koło Rzeszowa. Natomiast no, nasz rodzynek Kuba no, trochę nam robi większy rozrzut, bo kolega mieszka w okolicach Bielsko-Białej, więc trochę jesteśmy rozstrzeleni niestety. Jasne, ale ci muszę powiedzieć, że ostatnio jakiś wysyp dobrych kapel w tym Rzeszowie i okolicach. No, cóż możemy powiedzieć, no, cieszymy się, że z dobrych okolic w takim razie wychodzimy. No i mamy nadzieję, że no, przełoży się to na jakby tam większą popularność tego, co gramy i tych gatunków, które uprawiamy. Dokładnie, bo na dniach wypuścił płytę rzeszowski zespół Rosemary. Bardzo fajna muzyka, oni grają takie klimaty trochę cepelinowskie, coś takiego, nie wiem, czy słyszeliście. Tak. Dzieliliśmy nawet z nimi scenę, także znamy się. No to... A i poza sceną też się znamy, kolegujemy w sumie z Kasią, którą też serdecznie pozdrawiamy stąd, bo również po Poguszowej, także sami swoi. Jasne, ja już wstępnie kiedyś tam pisałem, ale na pewno umówię się z nimi na wywiad, bo muza dla mnie jest świetna. No, tu musimy się zgodzić. Dobrze, to posłuchajcie, ja przedstawiłem pokrótce to bio, które mi nadesłaliście, ale zaczniemy od początku. To może pytanie do... A zaczniemy od pani, no. Weronika, powiedz mi, jak się zaczęła twoja przygoda z muzyką ogólnie, z muzyką rockową, metalową, a jak się zaczęła przygoda ze śpiewaniem? Ja śpiewam to tak od zawsze. Gdzieś tam sobie, no, w domu nucąc, moja rodzina też dosyć taka muzykalna, bym powiedziała, od strony mamy. No więc tam gdzieś na chór sobie chodziłam w szkole. Tutaj poznałam akurat mojego aktualnego mężczyzna, który jest, no, gitarzystą zespołu. No i tak trochę nie chcąc, chciałam mu się przypodobać. Więc gdzieś tam zaczęłam tej muzyki słuchać, a przerodziło się to takie zamiłowanie do tej muzyki. A z zespołem w podobnych klimatach gimnazjalnych gdzieś tam zaplątałam się do nich i tak już zostało. Aha, jasne, no to właśnie miało paść to pytanie. Jednak jesteście małżeństwem i to od niedawna chyba. No, już niedługo nam 2 lata styknął. No dobrze, to co ja mam powiedzieć, jak 25 prawie. Powiedz mi, Weronika, skąd zamiłowanie do muzyki rockowej, metalowej? To tak jak już wspomniałam, chciałam się trochę mężowi przypodobać. Gdzieś tam zaczęłam z takiej muzyki. No, a później tak jedna piosenka, druga piosenka, gdzieś zaczęło mi się to tak podobać i ruszyło, że faktycznie, no, zaczęłam siedzieć w tych klimatach. Jasne, to ci powiem, że taki trochę nietypowe powody, ale... Ale rozumiem jak najbardziej. Dobrze, to może Tomek cię teraz wypowiedz na samo pytanie.
No to u mnie, jak już przedmówczyni wspomniała, no było to trochę wcześniej, ja już tego słuchałem od trochę dłuższego czasu, no u mnie w rodzinie też sporo się pasowało, muzykowało gdzieś tam moim wujkom głównie, zawdzięczam tam to, że mnie no zalewali taką cięższą muzą, bo sami tam sporo po jakichś tam hardkorowych, garażowych kapelach się tłukli, więc no zawsze w moim domu było tego sporo, dlatego właśnie też sądzę, że miałem pod tym względem spore szczęście, bo gdzieś tam od najmłodszych lat jednak no bardzo fajne gatunki muzyki gdzieś tam zawsze u mnie grały. No więc no wiele więcej nie trzeba było, no gdzieś tam zawsze od tam końcówki, podstawówki, gimnazjum już siedziałem w tych typowo metalowych klimatach. Do tego gdzieś tam doszła chęć nauki gry na jakichś tam instrumentach, no chciałem najpierw na bębnach, babcia się nie zgodziła, bo już miała jednego perkusistę w domu i na drugiego już powiedziała, że nie przystanie, więc no więc skończyłem na gitarze, no sumarycznie chyba nie żałuję, bo też jakoś to już mi tam myślę, że wychodzi. No i tak już sobie od tych ładnych paru lat, w sumie od właśnie lat szkolnych, cały czas coś tam dłubię na tej gitarze. Gdzieś tam później doszedł jeszcze właśnie wokal i tak sobie już od tych ładnych paru lat działamy. Myślę, że tam z powodzeniem większym bądź mniejszym, ale no cały czas tych klimatów się mocno trzymam. Jasne, dziękuję bardzo. A i do ciebie to pytanie. No, co do samej perkusji, albo co do muzyki, to tak naprawdę u mnie zaczęło się głównie od gitary, po prostu od półka gitarowego, ale zawsze mnie ciągnęło do bębnów, bo wujek był perkusistą i udało się po prostu potem od niego te bębny przejąć, no i tak naprawdę trwa już to ponad 10 lat, a muzycznie, no to jakoś też chyba już w podstawówce najpierw słuchałem jakiegoś tam Drowin Kula, potem Rammstein i potem coraz ciężej schodziliśmy w dół. No i tak się to rozkręciło, a po prostu do perkusji mnie zawsze ciągnęło i naprawdę spędzałem długie godziny na nagraniu. Dobrze, to zaczęliśmy od waszych historii muzycznych. To teraz coś na temat powstania zespołu. Jak się to stało? A może nie. Najpierw przedstawcie cały skład pełny. Tomek, ty chyba lider jesteś, to na tobie ciąży. No, chcąc, nie chcąc, tak. No więc tak, poza tym jakby no dzisiejszym składem, który tutaj mamy, to zacznę może od nieobecnych, gra z nami Emilia Micał, która obejmuje stanowisko basisty zespołu, oraz Krzysztof Fryc gra na drugiej gitarze. A reszta zespołu, no to tak jak już tutaj wspomniałeś wstępnie, Vera, czyli wokal, Kuba gra na perkusji, no i ja zajmuję się również gitarą oraz wspierającym wokalem. Scream czy growl, jak zwał, tak zwał. Bardziej scream, dokładnie. Faktycznie. No, dobrze. Z strony technicznej tak, ale no umówmy się, jakiegoś tam większego znaczenia to nie ma. No, krzyki to krzyki, nie? Jasne. Ważny jest efekt. Dobrze. No, dokładnie. To opowiedzcie mi, jak w ogóle doszło do założenia kapeli? Jak dochodzili ludzie? Pewnie jedni dochodzili, jedni odchodzili. Czy może od początku taki skład powstał? Dobra, to tutaj ja może zacznę, no bo mam najwięcej informacji na ten temat. Zaczęło się ode mnie i Bartka, perkusisty, którego no już dzisiaj niestety z nami nie ma. Myśmy się tam poznali początkiem gimnazjum, coś tam zaczynaliśmy też jakąś tam naukę na tych swoich instrumentach. Także gdzieś tam pierwsze szlify w sumie zbieraliśmy gdzieś tam razem właśnie u Bartka w garażu. No i gdzieś od początku gimnazjum właśnie, od gdzieś tam jakichś pierwszych coverów Metaliki, coś tam się zaczęło zazębiać. Potem doszła do nas pierwsza wokalistka, Joanna Wolan, którego z tego miejsca, jak może słucha, również pozdrawiamy serdecznie. No i przez chyba pierwszy rok czy dwa działaliśmy jakieś takie trio, jako takie właśnie trio. W tym składzie zagraliśmy pierwszy koncert, na którym mieliśmy dosłownie rekord frekwencji, którego dzisiaj nie możemy pobić, bo graliśmy gdzieś tam w przerwie lekcyjnej, no, na sali gimnastycznej. Cała szkoła mogła przyjść, więc no takiego tłumu nigdy potem już nie mieliśmy.
No ale od tego czasu silnie dbamy, żeby jeszcze coraz to może, żeby kiedyś to może powtórzyć. No, ale gdzieś tam działając dalej, no to później no trochę nas było mało, no bo tylko gitara i perkusja. Więc później doszedł jeszcze na drugą gitarę i bas Piotr Sito oraz Mateusz Bryk. No i gdzieś tam te właśnie lata, gimnazjum, liceum, coś tam próbowaliśmy działać w takim składzie, no ale też no, nie było łatwo, no materiału było sporo i pomysłów także, ale gdzieś tam nie udało się w żaden sposób tego sfinalizować jakimś tam no, nawet małym demo czy czymkolwiek, także no, pograliśmy tam parę koncertów głównie w naszej właśnie rodzinnej Kolbuszowej i no i niestety wtedy gdzieś tam to nigdzie dalej nie wyszło. Potem przyszły studia, no to tak no, siłą rzeczy trochę to samo umarło na bardzo, bardzo długi czas. Aż gdzieś tam koło okolic właśnie roku 2019 udało się to jakoś powoli zacząć zbierać do kupy. I no i wtedy może można powiedzieć, gdzieś tam się pozbieraliśmy w miarę z powrotem już w troszkę zmienionym składzie, właśnie można powiedzieć w tym, co jesteśmy aktualnie. I no i od tego czasu, właśnie od początku 2020 roku, gdzie tam wydaliśmy pierwszą taką małą epkę, no już staramy się w miarę możliwości coraz to regularnie działać, chociaż no też jak zaczęliśmy ruszać z powrotem, no to przyszła pandemia, później no to wiadomo, ciężko było coś na więcej pokoncertować, ale w międzyczasie coś dopicowaliśmy, swój materiał, udało się tyle tego zrobić, że wyszła w miarę płytka i no i tak to pokrótce jesteśmy dzisiaj. Także tak to pokrótce całościowo wygląda. I jeśli chodzi jakby tam o pozostałe osoby, to no Vera gdzieś tam zawsze obok tego zespołu, można powiedzieć, była. No, jak sama mówiła tam... zresztą. Proszę? No, jak sama powiedziała. No, dokładnie. Natomiast, no wiadomo, na początku też tam, no, raz tam była, a potem gdzieś tam jeszcze mieliśmy jakieś tam inne zawirowania, że tak powiem, na tym stanowisku. No, ale koniec końców cieszymy się, że, no, że została i jesteśmy w takim składzie. Natomiast z Kubą jest to najzabawniejsza historia, bo jak wydaliśmy tą naszą pierwszą epkę, to no też niestety nasz wcześniejszy perkusista no, na co dzień zamieszkuje Bydgoszcz, więc no też ta niestety odległość no, wyklucza jakąś tam regularne działanie, granie koncertów, czy tam zdecydowanie się na próby, więc no już mieliśmy opcję albo nie grać w ogóle, albo grać z automatem perkusyjnym. No i tak też koncertowaliśmy nas, już chcieliśmy cokolwiek po prostu pograć, bo jednak no, ten głód grania po prostu no, zwyciężył wszystko inne. No i tak gdzieś tam przypadkiem wylądowaliśmy na koncercie jednym w Katowicach, tam graliśmy z zespołem, wtedy się nazywał Mentor, teraz chłopaki się przechrzcili na DevOps. Natomiast no, z zespołem właśnie, można powiedzieć, macierzystym naszego aktualnego perkusisty Kuby. No i tam, no wiadomo jak to jest, gdzieś tam przy wódce się zgadaliśmy, czy może jakbyś nie był w Krakowie, Kuba, no to może nie chciałbyś z nami pobębnić, bo trochę nie mamy bębniarza. No i dosłownie rok później wróciliśmy do tej konwersacji, spytałem, czy nie jest zainteresowany. Doszedł do wniosku, że a w sumie czemu nie. No i też Bogu dziękujemy, że trafiliśmy wtedy na tamten koncert, bo znaleźliśmy gościa naprawdę na poziomie, któremu no, chce się przejechać dosłownie 200 km w jedną stronę do nas, żeby się wybrać na jakiś koncert czy zagrać próbę. No i to tak oto jesteśmy tu dzisiaj właśnie w tym składzie. No i mamy nadzieję, że go możliwie najdłużej no, utrzymamy i będziemy w tym składzie właśnie gdzieś tam dalej działać. No i możliwie prężnie się rozwijać. Dokładnie. Życzę wam tego. Kuba, to ty obsługujesz dwie kapele w takim razie? Tak. Mam też, tak jak Tomek wspomniał, taki swój tak naprawdę pierwszy poważny zespół, który jeszcze przetrwał. No i właśnie poznaliśmy się wtedy w tych Katowicach. I pamiętam, że też bardzo mi wpadli w ucho, także mi się w sumie podobało, no ale przecież nie będę się tam pytać sam z siebie, ale Tomek na szczęście potem napisał. No i skład jest naprawdę teraz świetnie dotarty i no, super się nam gra i super się nam po prostu spędza też cały czas, także
Jest konkretnie. Myślę, że jeszcze będziemy różne fajne koncerty teraz grać tak naprawdę w przyszłym roku. Dobrze, to tyle o historii zespołu, no to posłuchajmy. Dzień za dniem. Utwór tytułowy z waszego debiutu. Serca dnie na scenie w końcu znieca się. Jesteśmy tu, właśnie tu, z wami dosięgamy tu. Będziemy do utraty tu. No i tak oto tytułowy utwór, Dzień za dniem. To skoro tak, to... Kiedy wyszła płyta? Oficjalnie. Płyta oficjalnie wyszła 1 września tego roku. Aha, 1 września. No i już
dwa miesiące ponad, prawie trzy. Słuchajcie. To jeszcze dodam, żeby się tam nie wyrzucić wszystkiego od razu, to tak fizycznie była dostępna z małą obsługą, także cyfrowa premiera była pierwszego, a płytki CD trochę później, ale też w końcu mamy dostępne. Dobrze, to powiedzcie mi teraz, gdzie to nagrywaliście? Nagrywaliśmy. Tak, 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 słucham. Nagrywaliśmy w Krakowie, w studiu Black Noise Audio, pod okiem fenomenalnego realizatora Grzegorza Tusznio. Aha, czyli i tam cała robota była zrobiona, plus mastering, miksy i tak dalej. Tak jest, dokładnie. Zajął się wszystkim od pozbierania wszystkich ścieżek przez tam miksy, masteringi, strojenia, produkcję, wszystko nam załatwił. No w efekcie, jak dla nas, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dobrym. No bo muszę przyznać, efekt jest naprawdę bardzo fajny. Wszystko słychać po prostu. Wszystko jest tak przejrzyście, że słychać każdy instrument, słychać wokale. Bardzo świetna robota. No tu nieskromnie powiemy, że wiemy, bo no, sprawdzaliśmy gdzieś tam jego wcześniejsze prace, wiemy czym tam się zajmował, także no, idąc do niego, jakby to było jedno, o co będziemy spokojni, nie? Że to będzie faktycznie dobrze brzmiało, bo gościa naprawdę zna się na rzeczy, także no i no, nie pomyliliśmy się, naprawdę sami jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z końcowego efektu. Jasne, dobrze, to płytę dajecie przez jakiś label, czy własnym sumptem? Wszystko własne. Aha, czyli handmade. Dobrze, to rozumiem, że płytę, jak ktoś chce kupić, to najlepiej zgłosić się do zespołu. Czy na Facebooku, do poszczególnych osób, czy na Facebook grupowy. Tak jest, dokładnie. Na fejsie gdzieś tam jakieś też maile można znaleźć, czy gdzieś tam bezpośrednio do nas. Gdziekolwiek do mnie napiszecie, to na pewno się odezwiemy i załatwimy sprawę. Jasne. Zresztą na plakacie audycji dzisiejszej ja oznaczyłem zespół. Wystarczy tylko kliknąć w opisie i już macie kontakt. Dobrze, powiedzcie mi, jak wyglądała praca w studio? Czy weszliście, nagraliście to na setkę? Czy były poszczególne instrumenty nagrywane, później wszystko miksowane? No, praca poszła w miarę sprawnie, ale natomiast zajmowaliśmy się wszystkimi instrumentami po kolei. Także no wiadomo, jak to tam leci. Od bębnów, gitarki, wokale na końcu i tak to jakoś w miarę sprawnie udało nam się załatwić. Mimo że gdzieś tam rozciągnęło nam się na trochę więcej miesięcy niż planowaliśmy, to jakby obsługi były spowodowane tylko gdzieś tam dyspozycyjnością realizatora, a tak to w miarę wszystko sprawnie poszło. Materiał był gdzieś tam, no muzycznie wszystko było gotowe, tekstowo coś musieliśmy trochę podgonić na ostatnich dniach sesji, ale generalnie wszystko bardzo, bardzo sprawnie, bardzo, bardzo fajnie nam ten proces przebiegł, także no, na tym się skończyło i efekt jest, myślę, też zadowalający. No efekt jest bardzo zadowalający. Pamiętasz, jak myśmy się spiknęli? Wrzuciłeś maila na naszą odbiorową pocztę i ja ci od razu tego samego dnia odpisałem, przesłuchałem to. Tak, kurde, super muza, robię z wami wywiad. Tak, pamiętam doskonale, no bo to był taki feedback, który no pamięta się, naprawdę, no takie rzeczy, takie opinie, które gdzieś tam no, do nas docierają, czy właśnie od ciebie, czy no, dosłownie od kogokolwiek, kto gdzieś tam no odezwał się, napisał, kurczę, fajne to jest, nie, no czy tutaj właśnie kończy się to no, czymś takim, że wow, jesteśmy teraz w wywiadzie, nie, gadamy o naszej nowej kurce, no to jest dla nas naprawdę coś niesamowitego, coś na co no, naprawdę bardzo, bardzo ciężko pracujemy. Daje nam to bardzo dużą satysfakcję i cieszy po prostu, nie? No, gdzieś tam ktoś ma jakąś tam potem potrzebę posłuchania tego, wrócenia do tej muzy, bo gdzieś tam sprawia jakąś przyjemność po prostu, słuchanie tego, co robimy. To dla nas jest naprawdę, naprawdę super sprawa i
No i tylko cieszy po prostu. Tak, bo poza tym, że muzyka ma dawać radość dla was, dla zespołu, no to jednak robi się to też i dla ludzi, jakby prawda? Jakby nikt tego nie słuchał, to wiadomo, jakby nikt tego nie słuchał, no to no, dla siebie sobie można gdzieś tam coś plumkać, ale no ale wiadomo, bez ludzi, którzy tego słuchają, no to jednak nie ma tego wszystkiego, nie ma tych najfajniejszych odczuć z tego, co robimy. Jasne, to zanim porozmawiamy o muzyce, to posłuchajmy Do walki stań. W twoim internecie. No i dobrze, to pogadaliśmy sobie o historii zespołu, o nagrywaniu debiutu Dzień za dniem.
To teraz o muzyce. Powiedzcie mi, jak to się odbywa? Czy ktoś przynosi riffy, później zespół nad tym pracuje? Czy każdy przynosi coś swojego i to wspólnie opracowujecie? To tak, ja się tu może wypowiem, bo no chyba stety, niestety, ale najwięcej mam w tej kwestii do powiedzenia. Odbywa się to raczej niezbyt idealnie, jeśli chodzi o taką no, prozespołową pracę. Bo tworzenie kawałków wygląda raczej na tej zasadzie, że no, przykładowo jak ja tworzę gdzieś tam jakieś riffy czy dwa, to no to zwykle mam gdzieś tam zamysł na raczej całą piosenkę. Więc jak ja już coś tam robię, no to zwykle gdzieś tam powiedzmy 90% piosenki jest faktycznie zrobione. No gdzieś tam jakieś ostatnie szlify, czy jakieś tam takie no, małe poprawki, jakieś tam jeszcze ulepszenia, usprawnienia zresztą zespołu gdzieś tam w trakcie grania uzupełniamy. Natomiast no, czy w moim przypadku, czy też właśnie jak Krzychu, drugi gitarzysta, pisze swoje kawałki, to no jednak są one w dużej mierze, można powiedzieć, gotowe i gdzieś tam po prostu na etapie zgrywania, jak już tam no, obczajmy jakby, zgramy gdzieś tam na próbie, to jakieś tam małe smaczki gdzieś tam jeszcze dorabiamy wspólnie. Natomiast no jest to jakby w ten sposób, a nie, no odbywa się to w ten sposób, a nie inny, no bo też, no tak jak wspominałem, no gdzieś tam my jakby całą paczką jesteśmy w miarę miejscu, ale umówmy się, no jakieś tam jamowanie bez perkusisty, no to no, niestety zabiera nam to sporo możliwości, że no także niestety w ten sposób się to niestety odbywa, ale, no, ale tak działamy, bo, no, bo troszkę jesteśmy po prostu zmuszeni do tego. Tak, natomiast... tak naprawdę... O, sorry, wtrąciłem się, ale... Nie, no śmiało. Jeżeli będą jakieś zmiany, to tak naprawdę może przy kolejnym naszym wydaniu może u nas się nam zorganizować jakoś inaczej, chociaż tak jak Tomek mówi, z tym dystansem dużo dżemów nie można, także jesteśmy w stanie zrobić to tak, że każdy przygotuje jakiś swój materiał i dopiero potem możemy to opierać. Ale tak jak Tomek mówi, jeżeli ktoś coś zaczyna głównie jak Krzychu czy Tomek, to mają już wizję, więc potem nam pozostaje tylko jakiś aranż, dodanie też swoich smaków, czy tam jakaś poprawa, no i tak się to toczy. Jasne. No, natomiast też tu nie ukrywam, nie jesteśmy z tego dumni, ale właśnie gdzieś tam no, przy kolejnym materiale no, na pewno będziemy chcieli, żeby się to no, z udziałem, wiadomo, przede wszystkim Kuby też w większej mierze odbywało, bo no bo też przy tym pierwszym albumie przyszedł w dużej mierze na gotowe, więc też no, mówmy się, nie miał żadne za wiele gdzieś tam pola manewru. Natomiast no gdzieś chcemy, żeby to, że tak powiem, bardziej się rozprzestrzeniało na jakby pozostałe osoby, żeby każdy tam po prostu już miał coraz bardziej równy wkład, jeśli jakby chodzi o muzykę, jaką tworzymy. To, i to jeśli chodzi jakby o instrumenty, no bo wokalnie, no to wiadomo, Vera też tu odwala jakby całą robotę ze skutkiem również bardzo dobrym, więc tutaj tak samo nie wchodzimy za bardzo w paradę. Jak tam są jakieś drobne sugestie, może czy może coś by tam nie zrobić lepiej, no to tak samo jak w przypadku muzyki, gdzieś to tam na próbie zawsze sobie dogadujemy, konsultujemy, ale ale tak to mniej więcej wygląda, no każdy tam zajmuje się, że tak powiem, no, swoim, w czym jest jakby najlepszy i tak gdzieś to już w miarę funkcjonuje. Jasne, dobrze, to teraz troszeczkę o muzyce, wpływy. Bo ja tam słyszę klasyczny heavy metal, troszkę deathcore'a, troszkę hardcore'a, tak jak w przypadku tego utworu Do walki stań i nie tylko, ale słyszę czasami klasyczne ironowskie riffy. No, to bardzo dobrze słyszysz, ucho cię nie myli. Tutaj też no Krzycha nie ma, więc niestety gdzieś tam nie podpytamy, ale jeśli chodzi o moje kompozycje, no to no dosłownie tak jak tam słyszałeś, wymieniłeś, generalnie co potrzebujesz, to jesteś w stanie to pewnie tam znaleźć, bo mój jakby przekrój tam gatunkowy, jeśli chodzi o jakieś tam inspiracje, o rzeczy, których tam słuchałem właśnie podczas jakby tworzenia tego materiału, no to ten rozstrzał gatunkowy jest właśnie bardzo duży, od jakichś tam właśnie klasyków typu tam właśnie Judas Priest, Iron Maiden, no trochę tam jakieś Metallica zawsze było, jakieś tam stare Satony, Halloween, czy jakieś takie właśnie
szybsze generalnie granie, no a jednocześnie no, bardzo lubię jakieś tam właśnie typowo korowe rzeczy, jak tam właśnie klimaty, jakieś Acela Dying, Parkway Drive, czy też na przykład bardzo, no, bardzo duży wpływ, nie ukrywam, miał dla mnie jeden lokalny band, już niestety nie istniejący, z Kolbuszowy, zespół Snafu, oni grali właśnie takiego no, ostrego hardcore punka, bardzo melodyjnego, ale przy tym bardzo ciężkiego, bardzo też, no, no bardzo urzekł mnie gdzieś tam dawno ten zespół, więc mimo tego, że jednak gdzieś tam szlifowałem grę na gitarze w jakichś tam innych klimatach, to jednak te klimaty też gdzieś tam zawsze u mnie zostają, no i no ciężko wiadomo, jak się tego słucha, jak to jest szeroko to wszystko połączyć, natomiast no próbuję, bo no mówię, to są jakby rzeczy, które tam gramy, lubimy, słuchamy i mimo tego, że w jakichś tam takich standardowych ramach za bardzo się to nie mieści, to no to jakoś nie mamy z tym specjalnie problemu, no i gramy po prostu to, co nam się podoba, to, co nam wychodzi i no i no, wychodzą właśnie bardzo rozstrzelone gatunkowo nieraz rzeczy. Dokładnie, ale to właśnie to mnie urzekło, wiecie, bo tam słychać różne wpływy. Jest troszeczkę oryginalnie, nie jest kopia kolejna jakiegoś zespołu. Jest to bardzo melodyjne, to są piosenki, które można zanucić nawet przy goleniu, czy przy gotowaniu obiadu. Tak, mi no, się wydaje. No, bardzo nas to cieszy. Może nie wiemy, czy taki był zamiar, czy nie, ale no tutaj jedno jest no jakby faktem, no to, do czego zawsze dużą przywiązujemy wagę, jaki to by gatunek nie był, no to jednak te melodie, te harmonie, czy gdzieś tam jakieś wokalizy, które no mimo tego, co tam jest pod spodem, no to jednak lubimy, żeby to miało fajną, przyjemną melodię, bez względu na to, jaki tam łomot jest pod spodem, że tak powiem. Także to jest, można powiedzieć, jedna taka rzecz wspólna, myślę, pomiędzy tymi wszystkimi gatunkami, które gdzieś tam próbujemy połączyć. Dokładnie, ale wiecie co, bo taką zauważyłem tendencję, że się pisze mało piosenek, chociaż już teraz troszeczkę to się zmienia. Pisze się utwory tak zwane rytmiczne, a nie piosenki. A u was właśnie są piosenki i to jest sztuka. No, dzięki, miło, no ciężko nam się do tego odnieść, bo my no jakby tworząc piosenkę, no nie wychodzimy z jakiegoś tam założenia, jaka ona ma być, jak to tam ma wyjść, bądź nie powinno, typu gdzieś tam, no nie wiem, są właśnie, no, nawet i tam na naszej płytce, no nie są to zawsze jakoś standardowe schematy, nie wiem, zwrotka, refren, przejście, refren, tylko gdzieś tam, no zdarzy nam się jakieś tam gdzieś inne, że tak powiem, obszary, czy czasem gdzieś tam odejść od tych struktur. No dlatego, no tworzymy po prostu to, co nam gdzieś jakoś, no zagra w głowie, próbujemy to gdzieś tam jakąś tą chwilę złapać gdzieś tam w riffach. No i to, co gdzieś tam nam wyjdzie, no to nie zastanawiamy się nad tym za bardzo, jak to ma być, powinno być, czy coś to zmieni, by to było gdzieś tam bardziej właśnie przyswajalne, czy prostsze, tylko robimy to tak, jak to widzimy i tego się trzymamy. Jasne. Tego bujania, o którym poniekąd Tomek powiedział, to pamiętam zawsze, że na początku, kiedy zaczęliśmy grać razem, po tej chwili, kiedy właśnie zespół musiał grać automatem komputerowym, który zawsze gra 1:1, a ja na koncertach też... Kuba, proszę, zawsze... bliżej mikrofon. Jakbyś mógł. Okej, okay, już się poprawiam. No, już jest git. Że ja sobie lubię zawsze na koncertach trochę poimprowizować, czy nie zagrać po prostu tego w ten sam sposób. I bardzo musieli się tak naprawdę do mnie dostosować i przyzwyczaić. No bo jednak komputer grał tak samo, a ja gram, co mi tam akurat, że tak powiem, co te podpowie, bo po prostu koncerty rządzą się swoimi prawami i zawsze jakoś jest to dla mnie takie żywsze i bardziej energiczne. Dokładnie. No, dokładnie, ja się tu też odniosę, że faktycznie przez te kilka lat dosłownie, gdzie tam graliśmy tylko z tym automatem, to faktycznie no praktycznie można powiedzieć zabiło to w nas, można powiedzieć, no taki po prostu żywioł, który właśnie wychodzi gdzieś tam czasem na scenie, o czym właśnie Kuba mówi, już tak byliśmy spaczeni, żeby to było po prostu idealnie równo w punkt każda nutka tam, gdzie zawsze ma być, że
faktycznie no, wrócić do takiego żywego grania z Kubą, no nie ukrywamy, było na początku ciężko. No natomiast no, bardzo się cieszymy, że w końcu możemy i mogliśmy do tego wrócić, co też jest naprawdę super. Jasne, bo ja też grałem w różnych kapelach i jakiś czas również z automatem perkusyjnym. Taki model jak Sisters of Mercy na przykład stosuje, identyczny. Także tutaj musiało wszystko być nuta w nutę. No wiadomo, czasem potrzeba, ale gdzieś tam no, na scenie, na live, jak coś tam, że tak powiem, wyjdzie inaczej, czasem może troszkę szybciej nawet, czy ostrzej, no to wiadomo. No, czasem jest to wskazane nawet, nie, żeby odejść od tego sztywnego, stałego rytmu nawet, nie, który gdzieś tam klika z automatu jakiegoś. Jasne, to jest taki smaczek właśnie koncertowy. No, dokładnie. Dobrze, a powiedzcie mi, skąd pomysł na te dwa wokale? Czysty kobiecy i ten scream czy growl? No, pomysł wyszedł w sumie no, gdzieś tam metodą prób i błędów, można powiedzieć. Byliśmy gdzieś tam no, na takim etapie, gdzie no, Vera jakby nie śpiewała z nami. My też musieliśmy być, no, byliśmy zmuszeni gdzieś tam porozglądać się za jakimś innym wokalem. I no, szukaliśmy, że tak powiem, bardzo długo, natomiast no, bezowocnie niestety, po jakichś tam kilku próbach skorzystania z usług jakichś tam innych wokalistów, no, skończyło się na tym, że na stałe gdzieś tam dalej nie mieliśmy nikogo. No więc no, ja już, że tak powiem, no, nie widziałem innego wyjścia, więc sam się wziąłem za jakieś tam no, kwestie wokalne. Natomiast no, mój czysty głos no, kompletnie niestety nie nadaje się, żeby to jakoś tam brzmiało z taką muzyką. No to tyle co mogłem, no to zacząłem krzyczeć, nie? No tu przynajmniej no, nie fałszuję jakoś za bardzo, więc nie mam obaw, że to wyjdzie źle, no po prostu wyjdzie jak wyjdzie, jakoś to tam może koniec końców może zgra z tą muzyką. No i były też przymiarki do tego, żeby no, tylko ja tam objął stanowisko tego wokalu, no ale gdzieś tam szybko stwierdziliśmy, że to też na dłuższą metę nie ma większego sensu, no będzie to, no dużo to straci po prostu. No więc gdzieś tam no, nie zaprzestawaliśmy poszukiwań wokalu. No i koniec końców gdzieś tam po jakimś tam czasie rozłąki cieszymy się, że Vera również z powrotem wróciła do zespołu. No i zajęła z powrotem to stanowisko już myślimy, mamy nadzieję, że na stałe. No i tak oto skończyliśmy właśnie w takim, a nie innym składzie, w tej formie. No i myślę, że to właśnie połączenie wokalu czystego i tego screamu dodało właśnie uroku tej muzyce. Ale zanim jeszcze będę męczył Werę, jeżeli chodzi o śpiew, to może posłuchajmy utwór Jeśli tego chcesz. Iron Head ze swojego debiutanckiego albumu zatytułowanego Dzień za dniem.
ladies and gentlemen. From the depths of the Eastern Hell, Misha says to you. Panie i panowie, z otchłani wschodniego piekła, mówi do was Misha. Audycji na granicy. Mordor Radio. No i to był utwór Iron Head, jeśli tego chcesz. Męczyłem już panów, więc teraz pomęczę trochę panie. Weronika, do ciebie będzie pytanie. Słuchaj, jak pierwszy raz odsłuchałem waszą płytę, to tak nie do końca byłem przekonany. Troszeczkę za spokojny ten twój wokal. Chociaż momenty, tak jak w tym utworze, jeśli tego chcesz, są ostrzejsze. Przekonałem się po kilku wysłuchaniach. Nie wiem, czy to dlatego, że pierwsza płyta bała się eksperymentować, czy dobrze się w tym czujesz, w takim czystym wokalu, czy może jednak planujesz troszeczkę mocniej ewentualnie następną płytę zaśpiewać. Ukrywam, że chciałabym troszeczkę mocniej pocisnąć następną płytę. Proszę bliżej i głośniej. Dobra. O. No było to trochę dla mnie wyzwanie ta płyta, nie ukrywam, bo ja też z natury jestem taka dosyć nieśmiała, więc też przyłamywałam samą siebie tak naprawdę na tych nagraniach, bo poprzednią epkę, którą nagrywaliśmy, nie byłam z niej do końca zadowolona, żeby powiedzieć, w ogóle nie byłam z niej zadowolona. Więc no tutaj odważyłam się w końcu coś mocniej. No pomógł też w tym bardzo nasz realizator, bo te nagrania naprawdę... No czułam się bardzo komfortowo, więc mogłam faktycznie się dosyć otworzyć i myślę, że kolejna płyta będzie mocniejsza. Bardzo dobrze, bo wiesz co? W tych mocniejszych akcentach to bardzo fajnie brzmi twoja barwa głosu. Cieszy mnie to. Nie jest to takie niewinne, spokojne, tylko właśnie ma ten pazur. To się bardzo cieszę, naprawdę, bo słyszeć takie rzeczy no, daje mi mega dużo motywacji. Dobrze, to teraz jeszcze pytania o teksty, bo ty jesteś w większości autorką tekstów, chociaż jest i Tomek, a jest jeden chyba utwór, gdzie figuruje cały zespół jako autor tekstów. Powiedz mi coś o tych tekstach, bo one są, nie są jakieś bardzo skomplikowane, ale jednocześnie są bardzo szczere i bardzo życiowe. No ja nie ukrywam, nie potrafię pisać tekstów, a przynajmniej nie lubię tego robić, także jeżeli już coś uda mi się spłodzić, no to jest faktycznie takie dosyć, no właśnie szczere i od serca. Z tekstami w zespole zawsze był problem, także tutaj troszkę Tomka wywołam do odpowiedzi, bo jest no, współautorem w sumie w większości tekstów, zawsze gdzieś tam coś podrzucił, coś pomógł. No i no, nie jesteśmy jakimiś literatami, piszemy po prostu no, od serca, co nam leży faktycznie, co się dzieje wokół nas, jak to wszystko odbieramy, po prostu z mostu, po prostu. A ja się tu łączę z taką ciekawostką, o tym wspomniałeś, że jeden tekst to jest właśnie nasz wspólny. No z nim jest taka historia, że ten tekst pierwotnie gdzieś tam był po angielsku, potem już mając go gdzieś tam niby do piosenki, chcieliśmy go gdzieś tam jakoś przetłumaczyć, ale byliśmy z niego szczerze mówiąc tak niezadowoleni, że nikt się nie chciał pod nim podpisać. No więc wzięliśmy cały zespół, żeby, że tak powiem, nie było na nikogo. No ale krótko podsumowując, jest dokładnie tak, jak Wera mówi, nie? Jesteśmy gdzieś tam warsztatowo, można powiedzieć, na jakimś tam poziomie w tym, co wykonujemy. Natomiast tak, no literatami nigdy nie byliśmy. Gdzieś tam cała pierwsza epka też, to były praktycznie w ogóle nie nasze teksty, gdzieś tam jeszcze po angielsku, bo to wiadomo, że zawsze prościej. A gdzieś tam koniec końców doszliśmy do wniosku,
którzy też, no, chcieliśmy bardzo na polski przejść, bo no gdzieś tam łatwiej to zawsze dotrzeć do słuchacza, przekazać to co mamy jakby do powiedzenia i gdzieś tam w końcu doszliśmy do wniosku, że no po prostu właśnie dokładnie to, co myślimy, to, co nam gdzieś leży na sercu, czy to jakieś tam bardziej pozytywne, czy negatywne rzeczy, ale gdzieś tam jakby no nie ubierając to w jakieś tam wyrafinowane środki gdzieś tam, po prostu no tak właśnie myślimy, tak piszemy i tak to potem właśnie gramy, czy śpiewamy. Jasne, wiecie co, bo to mnie najbardziej urzekło właśnie, dlatego się odezwałem. Te teksty, proste, życiowe. Nie śpiewacie o balangach, potworach, o szatanie, o jakiś nie wiadomo co. W sumie w warstwie tekstowej jesteście bardziej punkowi. No, fakt, to by się zgadzało, natomiast no, nie był to żaden celowy zabieg artystyczny. Było to po prostu no, pisanie, to co nam do głowy przyjdzie i no i tyle. No, jakby już mieliśmy na początku, wiadomo, no, problem z tym, bo no, wiadomo, jak nikt się nie czuje, to też, a co sobie pomyślą, czy to im się spodoba komuś, czy nie. No, po prostu się ciężko pisze mimo wszystko. No, też z jednej strony tak, no, ale z drugiej strony doszliśmy, no kurczę, to jest nasze, nie? Tak sobie myślimy, tak, że tak powiem, chcemy, żeby to brzmiało. No i jakby tyle jesteśmy w stanie zrobić, nie? No, nie ukrywamy się, że gdzieś tam jakby super literatami nigdy nie będziemy, więc jak komuś się to podoba, do kogoś to trafia, to super, jak uzna to za jakby tam właśnie takie no punkowe, za prymitywne, za proste, no trudno, nie mamy z tym problemu. I jak to gdzieś tam śpiewamy w jednym, no robimy swoje dalej, nie? Właśnie, ale ja nie powiedziałem, że to jest prymitywne, punkowe. Nigdy w życiu bym tak nie powiedział. Ja wiem. Ja jestem też wychowany na muzyce punkowej, wiesz, także... Biorę pod uwagę, że może to być gdzieś tam szerzej, również w takim kontekście na przykład odebrane. A ja uważam, że czasami lepiej coś prosto powiedzieć, przekazać, niż czasami tak skomplikować, że później sam autor nie wie, co miał na myśli. No wiadomo, może być i tak. No, my też nie ukrywamy, no czasem może nawet chcielibyśmy jakoś tam trochę może fajniej, ciekawiej to ubrać słowa, no ale jakby nikogo tu nie będziemy oszukiwać, no może nie potrafimy po prostu i to jest maks, co możemy, więc no, dobrze nam z tym i no jest spokojnie. No i bardzo dobrze, że dobrze wam z tym. A mi się podobają te teksty. O, no i proste, życiowe, nie o dupie Maryni, nie o pierdołach, tylko o rzeczach codziennych. I na pewno wiele ludzi się z tymi tekstami będzie identyfikować. No, mamy nadzieję. Dobrze, czas na konkurs. Proszę, pytanie konkursowe. Odpowiedź już padła wcześniej. Jak ktoś uważnie słuchał, będzie wiedział. To proszę o pytanie konkursowe. Dobra. Pytaniem konkursowym jest, kiedy miała miejsce premiera naszego debiutanckiego albumu długogrającego pod tytułem Dzień za dniem? Jeszcze raz powtórzę. Kiedy była premiera albumu zespołu Iron Head, albumu debiutanckiego, pierwszego pełniaka, zatytułowanego Dzień za dniem. A odpowiedź proszę udzielać na forum dyskusyjnym grupy Bastards of Mordor. Tak, będę promował tą grupę. Jest wstęp wolny, każdy kto chce może dołączyć. Odpowiedzi na forum dyskusyjnym Bastards of Mordor pod plakatem zapowiadającym audycję. Jest plakat i ogłoszenie audycji na Facebooku, na grupie Bastards of Mordor wyróżnionych, więc każdy trafi, wystarczy na górę wejść. Przypominam pytanie, kiedy miała premierę płyta zespołu Iron Head zatytułowana Dzień za dniem? Czekam na odpowiedzi. Kto odpowie poprawnie jako pierwszy, ten wygrywa płytę zespołu Iron Head Dzień za dniem. Dobrze, to zanim następne pytanie, posłuchajmy. Posłuchamy tego.
o czym było przed chwilą wspomniane. Robię swoje. A ja przypominam pytanie. Kiedy, w jakim dniu lub nawet w miesiącu miała premiera debiutancka płyta zespołu Iron Head, płyta zatytułowana Dzień za dniem? Odpowiedzi proszę przesyłać na grupie Bastards of Mordor pod plakatem audycji. Kto pierwszy, ten lepszy. Dobrze, kontynuujemy już ostatnią część wywiadu z zespołem Iron Head. To tak, powiedzcie mi najpierw, skąd się wzięła nazwa, jak do tego doszło? Nie wiem.
My do końca chyba też nie pamiętamy. Natomiast gdzieś to tam urodziło się chyba w okolicach okazji, kiedy gdzieś tam Iron Maiden z Motorhead byli w Polsce na jednym koncercie, w którym też miałem okazję właśnie uczestniczyć. I chyba właśnie gdzieś tam tato naszej pierwszej wokalistki, tak ona mi to chyba opowiadała, że gdzieś tam właśnie rzucił taką nazwę, że o, tego to by się mogli nazywać już tam jak z Iron Maiden i Motorhead, to by się mogli tam Iron Head nazwać. No i gdzieś tam kiedyś to rzuciła, no i to podłapałem, sobie myślę, no zróbmy to, nie? No i zrobiliśmy i tak już sobie od tego czasu funkcjonujemy pod tą właśnie nazwą, że tak powiem, za bardzo twórcze to może nie było, ale tak już zostało. Ale wiesz co, jest spoko, bo ja na YouTubie nie znalazłem zespołu o takiej nazwie. O, to dobrze, bo my jak gdzieś tam zaczynaliśmy, to tam, bo ja tam pierwszy, jak gdzieś tam jeszcze dawno temu, na jakimś tam MySpace'ie nawet mieliśmy jakieś demówki, to chyba założyliśmy sobie konto i w drugi dzień dostaliśmy jakąś tam groźbę ze Stanów, że tam jest znak towarowy jakiś zarejestrowany na tą nazwę i że w ogóle kasujcie to, bo do więzienia pójdziecie. Także tam pamiętam, no wiedzieliśmy od razu, że coś takiego jest, no i musieliśmy się gdzieś tam z tym liczyć. No ale no, mamy nadzieję, że przynajmniej żeby w Polsce nie było drugiego takiego, to może się to nie będzie bardzo gryzło, bo gdzieś tam idzie chyba to, sami chyba szukaliśmy, jakieś tam też funkcjonują pod tą nazwą. No ale trudno, przy tym już zostaliśmy od tam dawien dawna, więc no gdzieś tam chyba były nawet krótkie przymiarki, żeby to zmienić, ale koniec końców raczej zostajemy już przy tym na stałe. A kariery w Stanach nie planowaliśmy. No to też właśnie, no po to zaczęliśmy grać po polsku, żeby już przynajmniej w Polsce się wyróżniać i no i do tego będziemy dążyć na razie. No i chwała wam za to, że śpiewacie po polsku. Ale to wiecie, wiele zespołów, nawet znanych bardzo, zaczynało pod innymi nazwami i później musiały zmienić. No wiemy, no kojarzymy gdzieś tam, no, u nas nawet wiadomo, chyba ten no, Nocne Kochanki są tego najlepszym przykładem. No, natomiast my się gdzieś aż tak spalszczać nie będziemy, że tak powiem, idąc może ich przykładem, bo no, faktycznie gdzieś tam od tego czasu zaczęło im się powodzić. No my chyba jednak zostaniemy gdzieś tam już wierni tego, co tam od, no mówmy się, bo gdzieś to tam ta nazwa już z nami tam funkcjonuje, przeszło praktycznie 10 lat ponad, bo mniej więcej tyle sięgają gdzieś tam jakieś pierwsze składy tego zespołu, więc no dobrze nam z nią, także raczej już tego będziemy się trzymać. Jasne, ciekawa analiza nazwy, Iron Head. To prawie jak, nie wiem, kojarzycie taki serial animowany, Egzorcysta Bogdan Bonner, to tam jest zespół Iron Vader. To ja niestety nie kojarzę. Może reszta. Ja oczywiście kojarzę jako pan Welaszko. Myślę, że Emilia nasza basistka też by kojarzyła. No właśnie, jeszcze do basistki. Szkoda, że jej nie ma, bo kobiety na basie, znaczy jest to coraz częściej widywane, ale jednak dalej to jest rzadkość. No to fakt, z Emilią nam się poszczęściło, bo też pamiętam, no gdzieś tam na etapie gdzieś tam jakiegoś reuniona, gdy zbieraliśmy z powrotem skład, to no to chyba wyszło właśnie wtedy, pamiętam, że no kurczę, nie mamy basisty, no i gdzieś tam pod ręką nie było żadnego, a był to gdzieś tam okres, gdzie tam Emilia właśnie podszkalała się u mnie na gitarze, na lekcjach po prostu. No i gdzieś tam rzuciłem jakimś tam tego, a może być w basie w zespole chciała pograć. No i dzięki Bogu chciała i no i tak już zostało. Pouczyła się jeszcze z miesiąc, potem zagrała z nami pierwszy koncert i no i tak sobie gramy już dalej. No i Lux, dodatkowy atut wizerunkowy dla zespołu. No dobra, tego nie skomentuję. No ale cieszymy się, że gdzieś to tam nie pozostają ludzie no, obojętni. Nie, no słuchajcie, to zawsze jest, wiecie, dwie ładne kobiety, to i mężczyźni no, przyjdą, to, trzech ładnych, fakt, tak, trzech ładnych młodych mężczyzn, to i kobiety przyjdą. Zawsze jest ciekawiej. Dobrze, to teraz jeszcze taka sprawa. Powiedzieliście już, że są jakieś plany na nowy album.
Powiedzcie mi, jakie plany na koncerty w najbliższej przyszłości? Co, Kuba, jak plany? Mamy już grafik. Dobra, Kuba nam się chyba wyłączył. No w każdym razie... Jestem, nie mogłem opanować mikrofonu, ale to i tak ty się wypowiedz na ten temat. Dobra, albo Kuba już pewnie głupio. No w każdym razie planów na razie nie ma. Generalnie jak wydaliśmy gdzieś tam we wrześniu tą naszą płytkę, to wrzesień udało nam się pokoncertować tak dosyć, że tak powiem, w trochę szerszym wymiarze. Potem od października wróciliśmy do smutnej rzeczywistości, czyli no Kuba wrócił na studia, niestety zaoczne. Także poza tym, że ma gdzieś tam no 200 km w jedną stronę od nas, no to jeszcze połowę weekendów ma wywalonych przez studia. Teraz wiadomo, zaraz sesyjka, więc no styczeń, praktycznie luty cały tam odpada. Gdzieś tam z większym wyprzedzeniem, no to też ciężko jakieś tam te konkretne imprezy bukować, no bo z kolei na kolejny semestr wiadomo, też planu jeszcze nie ma. Także na razie jedyne, co mamy klepnięte, to 8 chyba lipca w Krakowie, bo to był też w jednym klubie no najwcześniejszy termin, jaki mogliśmy dostać. Gdzieś tam jakiś termin w lipcu jest wstępnie zaklepany jakimś tam ołówkiem. Ale poza tym, no chwilę udało nam się teraz pograć, mówię, w tym wrześniu, ale no póki co na jakby tam zawrotną ilość koncertów się niestety nie nastawiamy. Może gdzieś tam kilka weekendów uda się właśnie urwać gdzieś początkiem przyszłego roku, ale to niestety zawrotna ilość to na razie nie będzie. Także no spróbujemy gdzieś tam może skupić się na jakichś tam innych realizacjach typu na przykład teledysk, bo jest to coś, czego tam mieliśmy już w planach dopiąć, trochę nam się posypało tam z kolegą, którym byliśmy umówieni właśnie na realizację tego teledysku, no i to nam się tak strasznie właśnie odkłada, więc no koncertu może na razie nie być, ale mamy nadzieję, że coś się tam jeszcze będzie cały czas u nas działo i jakieś tam jeszcze inne pomysły, które tam no możemy zrealizować, też będziemy cały czas działać. Jasne, dobrze. Wszystko rozumiem. Dobre i to wideo, no. Kuba, powiedz mi, a co ty studiujesz? No ja studiowałem sobie informatykę, ale jakoś ja tak jestem jednak bardziej ruchliwym człowiekiem, więc nie mogę siedzieć przy laptopie. I teraz studiuję matematykę. Tak jakoś wyszło. W sumie pokrewne kierunki. Tak, takie dość techniczne i ścisłe. Jeszcze informatyka informatyką, ale do matmy to ja nigdy nie miałem głowy. Moja żona bardziej. A ja to tak... No, nie bardzo, także szacun. Dobrze. No, dziękuję. Jest takiego, no, już niecodziennego, trochę się uciekło od tej matmy. Dobra, czyli bardziej planujecie na przerwę semestralną, czyli na lato jakieś koncerty ewentualnie. No, wiadomo, z lata będziemy tam starali się wycisnąć, ile możemy, no ale też nadal mówię, jakieś tam pojedyncze weekendy początkiem nowego roku na pewno będziemy chcieli, no możliwie, jak się tylko trafi jakiś wolny, jakaś tam okazja, no to coś tam pograć, no ale tak jak mówimy, no nie możemy teraz jeszcze nigdzie zaprosić, bo żadnych jakby konkretnych planów no jeszcze nie mamy, dlatego no gorąco zapraszamy na jakieś tam nasze stronki do śledzenia, bo jak tylko coś wpadnie, no to na pewno bardzo chętnie będziemy się chcieli tym podzielić, bo sami nie możemy się, nie ukrywamy, doczekać najbliższych koncertów, bo też po ostatnim, jaki tam zagraliśmy, kurczę, chyba w Lublinie, kurczę, tak fajnie przyjęli, że nie możemy się strasznie doczekać następnego giga. Jasne. Myślimy, na nowy rok uda nam się uruchomić jakąś traskę, jeżeli ja już będę w stanie dać jakiś feedback co do moich planów. Jasne, bo niestety trzeba materiał ograć na koncertach, no to jest mus. Dobrze, to ja zapraszam na grupę Bastards of Mordor i kontakty z Mordor Radio. My będziemy udostępniać ogłoszenia z waszymi koncertami, a być może uda się wam załatwić coś w jednym z naszych zaprzyjaźnionych klubów muzycznych. No, co możemy powiedzieć, będzie nam bardzo miło, będziemy zaszczyceni i naprawdę no, każde takie zaproszenie tutaj do radia, czy jakakolwiek polecajka, to jest
dla nas naprawdę nieoceniona pomoc. Jest nam strasznie miło z tego powodu, że gdzieś ktoś chce to dalej popchnąć, także nie pozostaje nam nic innego, jak no, bardzo podziękować po prostu. I tyle. Dzięki. Dobrze, bo taka moja misja jest właśnie, żeby wspierać młode, nowe i dobre zespoły. Bo ci starzy wyjadacze już sobie poradzą. Ja dziękuję bardzo, już nie będę was trzymał dłużej na antenie. Dziękuję bardzo za tą rozmowę. I cóż, przypominamy, płyta świeżynka zespołu Ironhead zatytułowana Dzień za dniem jest dostępna. Najlepiej u zespołu zamówić. Weź na Facebook Ironhead, u mnie na plakacie pod audycją jest oznaczony. Zapraszam, kupujcie, wspierajcie takie właśnie fajne, młode zespoły. Cóż, przed końcem kilka słów dla was. Kogo chcecie pozdrowić? No i mówcie, co chcecie. Mów to, co chce ta, i rób to, co chce ta. Ja na pewno będę chciał pozdrowić naszą tak zwaną panią menadżer, czyli moją narzeczoną, która pomaga nam zawsze przy okazji koncertów, jeżeli jest w stanie. Robi nam zdjęcia, fotki, pomaga tak organizacyjnie, więc ode mnie na pewno są pozdrowienia do niej. A może przedstawmy panią menadżer? No to jest moja właśnie narzeczona Alicja. Też studentka, także no, ona też nam z grafikami nie pomaga co do koncertów. Jasne, pozdrawiamy bardzo serdecznie Alicję od Mordor Radio. No i dawajcie dalej. No i to ja bym chciała pozdrowić naszego realizatora Grzegorza, który być może nas słucha, może nie. Pozdrawiamy serdecznie. Okej, no i Wera mi tu kiwa, że już ja zostałem. Dobra, także co, to ja korzystając z okazji chcę bardzo serdecznie podziękować i pozdrowić wszystkich, którzy nas słuchają tutaj na tej audycji. Jeśli są tu osoby, które są gdzieś tam już z nami od jakiegoś czasu, no pewnie powtarzam się strasznie, bo regularnie to w kółko w każdym poście praktycznie piszemy, ale bardzo dziękujemy za to, że jesteście, że nas słuchacie, piszecie do nas, że kurczę fajnie, że się podoba, że gdzieś to tam puszczacie dalej. Jest to dla nas naprawdę niesamowita sprawa i naprawdę wiem, że powtarzam to przy każdej okazji, ale no ciężko nam opisać to po prostu, jakie to jest dla nas miłe, jakie daje nam to satysfakcję, także bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy gdzieś tam po prostu w jakiejkolwiek formie są z nami, czy właśnie słuchają, czy wpadają na koncerty. No bez was to nie miałoby dziś na większego sensu. Także bardzo dziękujemy. No i serdecznie pozdrawiamy również wszystkich słuchaczy nowych, którzy może gdzieś tam po raz pierwszy się z nami zetknęli. Mamy nadzieję, że się spodobało, że zostaniecie na dłużej. Jak nie, no to trudno. To i tak mamy nadzieję, że gdzieś tam do następnego. No i wielkie podziękowania dla pana realizatora, który nas tu dzisiaj zaprosił. Tą przemiłą audycję. Wielkie dzięki, że mogliśmy wziąć w tym udział. I no i tyle. Żegnamy się, pozdrawiamy serdecznie zespół Ironhead. No i mamy nadzieję, że do następnego. Oczywiście. Jestem do dyspozycji. W każdej chwili, czy wydacie nową płytę, czy będziecie wydawać nową płytę, to Mordor Radio jak najbardziej jako patronat medialny jest chętny, żeby na okładce się pojawiło. A ja cóż, ja bardzo będę dziękuję. Was w imieniu radia wspierał. Na pewno jeszcze wasze utwory nieraz wybrzmią na antenie Mordor Radio. Dziękuję za tą miłą rozmowę. No i cóż, życzę powodzenia. Bardzo dziękuję. Wielu fajnych koncertów, no i zdrówka przede wszystkim. Tak jest, przede wszystkim. Dzięki wielkie raz jeszcze. Dzięki wielkie. Dzięki, cześć. To posłuchajmy Ironhead w utworze Tym, co palą twój świat.
uciec, muszę się uwolnić. Zapomnieć, co warte zapomnienia. Uciec, nie patrzeć, a świat czy mi. Ladies and gentlemen, from the depths of the Eastern Hell, Misha says to you, Panie i Panowie, z otchłani wschodniego piekła, mówi do Was Misha, audycji na granicy. Hello, hello, no to i tak oto za nami wywiad z zespołem Ironhead. Mam nadzieję, że ciekawy, podobało Wam się. Jest rozwiązanie konkursu. Zwyciężyła, jako pierwsza odpowiedziała na pytanie, Wioleta Kozieł. Gratulacje, Wiola, nasza stała słuchaczka. Dobrze, że jeszcze nie wysłałem płyty z poprzedniego konkursu, to wyślę hurtowo, dwie płytki dostaniesz i jeszcze coś w gratisie. A oczywiście odpowiedź prawidłowa to był 1 września tego roku. To zanim kolejna część audycji i trochę ogłoszeń parafialnych, posłuchajcie jeszcze Ironhead w utworze Horror Masakra. Gryzie moją duszę, marzenia opływają w dal. Niby teraz nic nie muszę, jednak serce jest wciąż tam. Chęć jakiegoś zaistnienia i spełnienia myśli swych. Wciąż na nocą mnie wspomnienia, duchę puste, pomóż mi. Pomóż mi, uśmierz mnie, bo nie ma po co. Żem cierpiała mocą, rozżarł moją nędzną duszę. W końcu kiedyś umrzeć muszę. Żebym cierpiała mocą, rozszarp moją nędzną duszę. Ktoś kiedyś umrzeć muszę. Diabeł już zaciera ręce, z czarnym panem pójdę w tam. Zginę się w strasznej męce, ciemność mówi wiele ran. W dali słychać śmierć i śmiech, już przelewa kielich krwi. Moje życie wielki grzech, policzone są me dni. Policzone są me dni, uśmiech mnie. Żebym cierpiała mocą, rozszarp moją nędzną duszę. Choć kiedyś umrzeć muszę, uśmiech mnie, bo nie ma po co. Żebym cierpiała mocą, rozszarp moją nędzną duszę. Choć kiedyś umrzeć muszę.
krew się leje dookoła. W oczach twoich gela łez. Teraz nikt już nic nie zdoła. Teraz bądź naprawić chcesz. Odebrałeś mi marzenia. Zostawiłeś mnie bez duszy. Żądasz nagle przebaczenia. Może cię to coś nauczy. Nauczy. Uśmiech mnie, bo nie ma po co. Żem cierpiała mocą. Rozszarp moją nędzną duszę. W końcu kiedyś umrzeć muszę. Najbardziej brutalne radio w twoim internecie. Ladies and gentlemen, from the depths of the Eastern Hell, Misha says to you. Panie i panowie, z otchłani wschodniego piekła. Mówi do was Misza. Audycji na granicy. Mordor Radio. No i dobrze, przechodzimy do dalszej części audycji. To teraz zespół, który będzie gościł na wywiadzie za tydzień w najbliższą środę. A mianowicie zespół Grief Cycle, który wydał niedawno płytę zatytułowaną Weightless. Bardzo przyzwoity doom metal. Dobrze, to troszeczkę o zespole. Debiutancki album Grief Cycle to rozdzierająca emocjami podróż przez pustkę, u kresu której nie czeka nic, nigdy i nigdzie. Tytułowa nieważkość, nieco przekornie, nie jest jednak odczuciem towarzyszącym słuchaczowi, który od pierwszej do ostatniej sekundy trwania tej pozbawionej sensu eskapady jest poddawany nieustannym sonicznym naciskom, które tylko pozornie zdają się chwilami rozluźniać swój spiżowy uścisk. W skład zespołu wchodzą Filip Dąbrowski bas, ex-zespół Forge of Colors, Jakub Hanusa perkusja, również ex-Forge of Clouds, przepraszam, Clouds, Forge of Clouds, Janusz Plaskota, gitara, ex Voimsm Oker i kwas wokal. Również występujący w zespołach Psychotronic, Transcendental i Moana. Album Weightless stanowi mieszankę stoner doomu i postmetalu. Stanowią wypadkową poprzednich wcieleń muzyków tworzących obecnie Grief Cycle. Materiał zarejestrowano w czerwcu 2022 roku w Hatch Studio. A za miks i mastering płyty odpowiada Haldor Grunberg z Satanic Audio. Haldor. Znowu ta osoba się przejawia, jeżeli chodzi o miksy i mastery zespołów, które były u mnie na wywiadach. Czyli za tydzień Grief Cycle u mnie na wywiadzie. Świetny stoner doom. Posłuchajmy w takim razie z ich płyty utwór Cursed.
Monitor Radio. Najbardziej brutalne radio w twoim internecie. Mordor Radio. The most brutal radio in your internet. No i tak oto za nami zespół Grave Circle w utworze Cursed z ich najnowszego albumu Weightless. Dla nieangielskojęzycznych nazwa zespołu pisze się Griew Circle i będą moimi gośćmi na audycji już za tydzień. Polecam, świetna muza. To teraz następna kapela. Czyli Contagion, którzy wkrótce też zagoszczą na audycji na granicy w Mordor Radio. A z tego względu, że właśnie niebawem wydają płytę zawierającą covery znanych utworów, znanych artystów. Miałem przyjemność już jakiś czas temu posłuchać to przedpremierowo i mówię wam, sztosik, naprawdę ciekawie opracowane utwory. A my posłuchajmy Contagion w utworze My Deepest Despise. Zespół Contagion. Cover your eyes, cover your eyes.
the most brutal radio in your internet. Mordor Radio. Najbardziej brutalne radio w twoim internecie. No i to był zespół Contagion. Przypominam, już niedługo u mnie wywiad na audycji, a to z okazji takiej, że wydają płytę z coverami, ale w bardzo nietypowych wersjach. Naprawdę będziecie zaskoczeni. Zapraszam, a zanim stały punkt programu kolejny, to ja pragnę przypomnieć, że nasza pani menedżer Marzena Futrzak organizuje akcję w hołdzie dla Romka Kostrzewskiego. Szukamy zespołów, które mają lub chcą zagrać cover Kata lub Alcatraz, czy solową twórczość Romana Kostrzewskiego. To posłuchajmy pierwszy z zespołów. Zespół Sower w utworze Diabelski Dom, część druga. We'll be right back.
tak oto w kowarze zespołu Katy Diabelski Dom, część druga, zagrał dla was zespół Słower, pisany przez O z dwoma kropeczkami, czyli tak zwanym umlautem. A zespół Słower powstał w 2021 roku jako zespół jednoosobowy. Zespół pochodzi z Warszawy. Klimatycznie najbliżej im do klimatów lat 90. i 80. oldschoolowy, surowa mieszanka thrash, death i black metalu. W lutym wyszedł pierwszy i na razie jedyny album Time of the Final Harvest. Ich inspiracje polskie to Cat, Turbo, Acid Drinkers, Vader Decapitated, a zagraniczne Sodom, Slayer, Death at the Gates i Sepultura. Skład: Wojciech Klinek, Tomaszewski, wokale, gitara, programowanie perkusji i Daniel Gross na basie. No ja muszę przyznać, że ten Diabelski Dom, część druga, nawet nieźle im wyszedł. Pewnie zespół Słower jeszcze nie raz u nas zagości na audycji, a teraz stały punkt programu. Garkotłuki. Futrzak przedstawia, czyli rzecz o perkusistach. A dzisiaj garrowy z zespołu Sorg. Zespół Sorg był niedawno u mnie na wywiadzie. Bardzo fajna muza. Widziałem ich zresztą na żywo w maju tego roku na koncercie. Miałem okazję porozmawiać. A perkusistą i zarazem wokalistą, tak, taki polski Phil Collins, zresztą na wywiadzie o tym powiedziałem, to się śmieli chłopcy, jest Błażej Wdowczyk, garowy zespołu Sorg. No naprawdę, łączyć te dwie funkcje, czyli perkusisty i wokalisty, nie jest takie proste. Wiem coś na ten temat ze swoich własnych doświadczeń. No cóż, posłuchajmy, jak klepie w garnuchy i jak wyje Błażej w zespole Sorg. I tu jak zwykle przy cyklu Garkotłuki jest nagranie live, utwór Wirus. Mnie wszystko.
chcę to usłyszeć. I teraz i tu. Mów. Do mnie wszystko. Jestem tu. Na granicy Mortal Radio. No i to był perkusista z zespołu Sork z cyklu Garkotłuki, czyli Futrzak przedstawia coś o perkusistach. Dobrze, to teraz ogłoszenia parafialne. 11 grudnia Warszawa. Voodoo Club. Od godziny 18 wstęp, start 19. I zagrają Black Smoke, Hardcore Sludge, wspomniany dzisiaj Grief Circle, Post Doom i Mood, przepraszam. Black and Roll. 11 grudnia Warszawa. Black Smoke,
Grief, Circle i Moods. Klub Voodoo. Start imprezy o 19:00, bilety 40 polskich cebulionów, a Mordor Radio jest patronem medialnym tej imprezy. Ale dzień wcześniej Black Smoke, Grief Circle i Noise River zagrają w Ostrowie Wielkopolskim w piwiarni u Bosmana. Start godzina 20:00. A bilety tylko 30 polskich cebulionów. 10 grudzień, Ostrów Wielkopolski, Black Smoke, Grief Circle i Noise River, piwiarnia u Busmana. Następny 17 grudnia, Spatial i Awake w piwiarni Warka, ulica Armii Krajowej 24 w Pyskowicach. Start godzina 19:00. Wejście za darmochę. No jak można tam nie być? Przypominam, 17 grudzień, piwiarnia Warka, ulica Armii Krajowej, Pyskowice. Wejście za darmo, start od 19:00, zagra Spatial i Awake. 23 grudzień, Czarna Wigilia. Katowice, klub Korba, ulica Złota 1, bilety 50 zł, ale... za 5 zespołów. Zagra Popiół, Zmarłym Zgroza, Proch i Wisielec. Popiół, Zmarłym Zgroza, Proch i Wisielec. Zrobią dla Was Czarną Wigilię 23 grudnia w Katowicach, w klub Korwa, ulica Złota 1. I za 5 zespołów. Bilety tylko 50 cebulionów polskich. I teraz fest, pierwsze wydanie. Trzech Króli, trzy koncerty, trzy miasta. 6 stycznia, Kraków, ulica Piłsudskiego 27 i zagra Xyfikurk, Mortis Day, Spatial i Enfer. Klubie Garaż Pub. Już dzień później, 7 stycznia, w Rodeboy Club w Bielsku Białej zagra Mortis Day, Xyfikurk, Spatial i Enfer. A 8 stycznia w Leśniczówce w Rock'n'Roll Cafe w Chorzowie, ulica Muzyków 1, zagrają Xyfikurk, Mortis Day i Enfer. Trzy koncerty na Trzech Króli. Trzy miasta. Kraków, Bielsko-Biała i Chorzów. Xyfikurk, Mortis Day, Spatial, Enfer. Zapraszamy. I niech cisza milczy, nawet zimą. Wydanie drugie. I zagra Azarat, Soulfish, Bowls, Sznur, Proch, Westres i Dysanelium. A zagrają w Radboy Club w Bielsko-Białej 14 stycznia. Bilety w przedsprzedaż 70 zł, a w dniu koncertu 80 zł. Niech cisza milczy, nawet zimą dwa. Azarat, Soulfish, Bowls, Sznur, Dysonelium, Proch, Westness. 14 stycznia, Rodeboy w Bielsku Białej. Dobrze, to na razie tyle. To co? Spatial był na początku. O Spatialu była mowa przy okazji koncertu, który jest za free 17 grudnia w piwiarni Warka w Pyskowicach i zagrają Spatial i Awake. To teraz nasza ulubiona modlitwa, moja i Marzyny Futrzaka.
Spatial w utworze Zła się nie ulęknę. No i to był zespół Spatial w utworze Zła się nie ulęknę. Przypominam, że Spatial gra razem z Awake darmowy koncert w piwiarni Warka w Pyskowicach, ulica Armii Krajowej 24, 17 grudnia tego roku. I wstęp free od godziny 19. Dobrze, to ciąg dalszy ogłoszeń parafialnych. Już 4 grudnia szykuje się stonerowo-dumowa uczta, a zagrają The Stubbs, Dope Lord i wspomniany dzisiaj Grief Circle.
a zagrają w Sosnowcu w Comin Music Cafe, ulica Będzińska 65, Sosnowiec. Przypominam, 4 grudnia Sosnowiec, Comin Music Cafe, Doom Stonerowa uczta dla fanów. Szkoda, że tak daleko mieszkam, bym był. Zagra The Stubbs, Doppelord i Grief Circle. I następna impreza, którą całym sercem wspieramy jako Mordor Radio i ja jako Misza, mianowicie Metalowe Zwierzaki. Kolejna edycja. To nie jest tylko koncert, zwykła impreza. Tam zbiera się fundusze dla naszych braci mniejszych, dla biednych, wykluczonych zwierząt. Czyli nie dość, że posłuchacie, pobawicie się, posłuchacie świetnej muzyki, to jeszcze zrobicie coś dobrego dla zwierzaków. Zachęcam, Metalowe Zwierzaki, 23 grudzień, od godziny 18 w Voodoo Club w Warszawie. A zagrają dla was Sacrimonia, Warnheim, Eterios, Farewell to Lies i Vitur. Sacrimonia, Warnheim, Eterios, Farewell to Lies i Vitur. Na imprezie Metalowe Zwierzaki, Voodoo Club w Warszawie, 23 grudnia. Wstęp 30 zł, tylko 30. Ale będzie zbiórka. Również także przygotujcie ze sobą jeszcze kasiorkę na zwierzęta. Przypominam, Metalowe Zwierzaki w Voodoo Club w Warszawie, 23 grudnia od godziny 18. Sacrimonia, Wartheim, Eterios, Farewell to Lies i Vitur. I ostatnie ogłoszenie, Metalowa Rzeźnia. Arżnąć będą Balzagot, Otis, Blind Salvation i Ivor Dead. Stargardzkie Centrum Kultury Stargard Szczeciński, 3 grudnia, start 19. Metalowa Rzeźnia w Stargardzie. Stargardzkie Centrum Kultury, 3 grudzień, start od 19:00, i zagrają Balzagot, Otis, Blind Salvation, Ivor Dead. To tyle ogłoszeń na dzisiaj. Zapraszam w piątek na moją audycję. Tym razem nie kotłownia, tylko 120 minut na Księżycu. Tak dawno nie grałem księżycówy. A tyle ostatnio się działo. Tyle mam wiele różnych przemyśleń, którymi się z wami podzielę i podzielę się z wami liryczną, smutną i melancholijną muzyką. 21:30, 120 minut na Księżycu. Zapraszam. Zanim koniec audycji i tradycyjna kołysanka, to wysłuchajmy jeszcze coś od zespołu Iron Head, dzisiejszych gości. Iron Head w utworze Ocal Mnie.
children from the depths of the eastern hell. Misa says to you, Panie i Panowie, z otchłani, zgodnie z opiekła, mówi do Was Misza. Audycji na granicy. Mortal Radio. A ja dziękuję wszystkim za słuchanie, za udział w audycji. Gratuluję dla Wioli Kozieł za wygraną płytę dzisiejszego gościa zespołu Ironhead. Dziękuję wszystkim słuchaczom. Tak jak mówiłem, do usłyszenia w piątek, trochę Wam posmęcę. W mojej audycji 120 minut na Księżycu będzie bardzo smętnie i refleksyjnie, ale zarazem bardzo życiowo. Zapraszam już teraz do aktywnego udziału, do komentowania, gdyż kto trochę moich przemyśleń na temat życia i śmierci będzie. Tak jak mówiłem, za tydzień znowu wywiad w środę z zespołem Grief Cycle, który dzisiaj również odtwarzałem ich utwór. No i za dwa tygodnie Contagion, jak wyjdzie ich płyta z coverami i to będzie premier. Oprócz piątku zapraszam również na sobotę do Mordowni Marka, a w niedzielę na Backstage Agaty. Także weekend macie wypełniony. Aha, jak ktoś nie śledził, no takie dzisiaj nieszczęście, że akurat w tym samym czasie, co ja prowadziłem audycję, był mecz. To Polska przegrała z Argentyną 0-2, ale i tak Polacy wychodzą z grupy. Nie będę komentował, dobrze. Dziękuję za dzisiaj. Zapraszam na piątek na 21.30. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się cieplutko. Cześć.
dobranoc. Pora na dobranoc, bo już księżyc świeci. Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci. Ladies and gentlemen, from the depths of the Eastern Pearl, Misa says to you, Panie i Panowie, z otchłani wschodniego piekła, mówi do Was Misa, audycji na granicy. Mortal Radio.